Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa przygotowuje się do realizacji projektu pod nazwą Żywa Biblioteka. Choć spotkanie zaplanowano na drugą połowę maja, już teraz poszukiwane są osoby, które chciałyby wziąć w nim udział. Będą to rozmowy o niesprawiedliwości życia i trudnych doświadczeniach, jakie zrzucił na barki bohaterów los. Chętni do otworzenia się i opowiedzenia swojej historii już teraz mogą zgłosić swój udział. Właśnie ruszyła rekrutacja żywych książek do pierwszej Puławskiej Żywej Biblioteki. Żywe książki to osoby z grup tak zwanych stereotypizowanych, czyli osoby z takim doświadczeniem, z takimi przeżyciami, które mogą powodować, że nam się wydaje, że coś wiemy na ich temat. Żywa Biblioteka z kolei to takie wydarzenie, gdzie każdy mieszkaniec może przyjść, wypożyczyć żywą książkę, czyli drugiego człowieka. Wypożycza go na 30 minut, siadają przy stoliku i mają czas, żeby porozmawiać. Myślę, że po COVID-zie, po tych czasach izolacji bardzo nam brakuje kontaktu z drugim człowiekiem, a tym bardziej w czasach internetu i życia w internecie nam się wydaje, że coś wiemy. Więc zapraszam serdecznie 20 maja na Żywą Bibliotekę w Puławach, żeby móc porozmawiać z drugim człowiekiem. Żywe książki, które już teraz wiem, że na pewno się pojawią i które będzie można przeczytać na tym spotkaniu, to na przykład osoba z doświadczeniem bezdomności, uchodźca gospodarczy, który przyjechał do Polski, to osoba, która straciła dziecko, czy rodzic dziecka z niepełnosprawnością. Staramy się jako organizatorzy, jako Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa, żeby tych książek było około 10, więc myślę, że trzeba zarezerwować trochę więcej czasu i przyjść do MDK, do Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach 20 maja. A w tym momencie zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby wziąć udział w Żywej Bibliotece po tej drugiej stronie, czyli przyjść i opowiedzieć swoją historię, którą tylko on przeżył i tylko on może opowiedzieć. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM. Ulica Generała Fieldorfa Nila 2. Galeria Nowa. Oraz Premium Mobile. Galeria Zielona. Na parterze obok ruchomych schodów.